every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can say. Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym dniu. Dziewczyny, moje drogie, kochane, wygląda na to, znaczy przez okno widzę, że jest piękne słoneczko, więc chyba jednak ta pogoda mimo wczorajszej ulewy nam nie ucieknie, ale wczoraj podobno dawało. Ja tego wszystkiego nie widziałam, bo słuchajcie, no ja wróciłam do domu już po tym wszystkim, ale oglądałam na Facebooku zdjęcia tu z mojego regionu, to takich zniszczeń narobiło. Wszystko trwało może 15, ale to zawsze tak jest, prawda? Jak to przyjdzie taka nawałnica, to trwa ułamki sekund, a szkody są ogromne. Ale już wczoraj na przykład po tej ulewie już było, słuchajcie, zimno. Było zimno! Ja w tej koszulince mojej zrobiło się 14 stopni i później już tylko temperatura spadała. Ja oczywiście robię sobie dzisiaj śniadanie standardowe, ale do tego dołożę sobie pomidorka z takim serem alla feta, bo powiem wam, że dzisiaj mi się bardzo aktywny dzień szykuje. Mam sporo rzeczy do przebiegania, obiegania, wybiegania i też sporo jeszcze prac przy kompie, więc muszę to jakoś ogarnąć i pogodzić. Myślałam, że Matyldowiec idzie, ale nie. Przyniosłam specjalnie, żeby nie zapomnieć, dziewczyny, moje drogie, kochane, bo to wiecie, że to już czas i bez tego na buzieniuśce nie wychodzimy z domu. Przyszło piękne słoneczko i filtr 50 to jest absolutne minimum. Jak to by powiedział dermatolog, gaci możesz nie założyć, ale filtr 50 na twarz musisz mieć. No i tak, ja ostatnio was pytałam, nie, to pisałam z jedną z was w komentarzach, bo słuchajcie, ja ogólnie bardzo nie lubię tych kremów z filtrami 50, bo one zawsze są albo dają takie uczucie plasteliny na twarzy, albo takiego jakiegoś ciągnięcia, albo po prostu tak białej facjaty, z którą już nic nie zrobisz, tak zwane bielenie. A powiem wam, że ten krem odkryłam w tamtym roku. Miałam go ze sobą w Grecji na Rodos. Przetestowany na, słuchajcie, na każde możliwe sposoby. On naprawdę jest dobry. I on właśnie nie ma tego uczucia bielenia. Kosztuje grosze. Jak nie zapomnę, to wam wrzucę link do tego filmu, do tego kremu. Ale naprawdę, on jest w ogóle nie dość, że do twarzy, to jeszcze go można używać do całego ciała. I tu macie 100 ml, dziewczyny. 100 ml, a nie jakieś tam 30. Więc praktycznie 3 kremy i trochę w jednym opakowaniu. I on nie był jakiś drogi. On nie był jakiś drogi. Ja pamiętam, że ja go kupiłam w tamtym roku tak bez żadnego, wiecie, sprawdzania, bez żadnego zasięgania opinii. Ja po prostu wpadłam do... Ja nawet nie pamiętam, gdzie ja go kupiłam, ale wiem, że tak na za 5-12. I po prostu wzięłam go ze sobą i testowaliśmy go na miejscu. Używałam go ja, używał go mój mąż. Nikt się nie przypalił, nikt się nie spalił, a powiem wam, że wtedy na Rodos byliśmy w sierpniu i były takie upały, że nawet ja, kochająca gorąco i upały, powiem wam szczerze, że był taki jeden moment, że myślałam, że wymięknę. Normalnie poczułam, że mnie jakieś odwodnienie łapie, pomimo tego, że piliśmy tam ogromne ilości wody oczywiście. Zresztą na wakacjach każdy pije co lubi i na co ma ochotę, ale mówię poważnie. Krem został przetestowany w najtrudniejszych warunkach ekstremalnych i jest świetny. Co jeszcze miałam wam powiedzieć na szybko, a głupot nie nagadać? Powiem wam szczerze, że nie wiem. Dlatego kończę sobie to śniadanko. Zaraz wynajdę jakiegoś pomidora. Ale pomidory są już coraz lepsze w smaku, prawda? Nie macie takiego wrażenia?
Ja już kupiłam ostatnio któryś tam raz i już one takie zaczynają smakować, nie są to takie plastikowo obrzydliwe, bo te plastikowe są najgorsze. Jezu, jakoś mi ci dużo tej jajecznicy wyszło? 3 jajka, a takie może to jakieś doppel jaj. O wow, o wow, my jeszcze przed pracą mam mały rekonesans. Idę zobaczyć ten strumek, bo wiecie co? Tak go słychać, że wydaje mi się, że... A nie! Nie ma tragedii. Coś mi się wydawało. A Matylda już mnie, słuchajcie, na krok nie odstępuje. No, Zołza już wie, że do pracy jedziemy. Zołza jest wie, że do pracy jedziemy, nie? Lubi zjeździć. Matka jeszcze musi sobie parę rzeczy popakować. Ale nie krzycz na mnie. Nie krzycz na mnie. Całe życie ktoś się na mnie drze. Normalnie. Szok w trampkach. Ale jest przyjemnie. No słuchajcie, to jest po prostu takie coś, co ja kocham. Uwielbiam. Chociaż nie powiem, bo jest taki delikatny wiaterek. Ale co? Pryszcz. Matylda teraz będzie biedna. Jak przygrzeje, to będzie leżeć placem. Nieprzytomna. Ty nie krzycz na dzielni, tylko rób siku. A. Siku, taki siku. Patrzcie, tutaj sierżant siedzi i pilnuje po sesji. Tak pilnujesz. Ja wiem, że to jest taka ściema. Żeby ci nikt nie zarzucił. O Jezu, przewrócisz mnie. Także tak, dziewczyny, trzeba się zaraz zbierać. Jezu, jak te ptaki śpiewają. Trzeba się zaraz zbierać i do dzieła. Ale mówię, jeszcze wejdę, zobaczę, bo chcę jechać dzisiaj w krótkim rękawku do pracy. Chociaż tam muszę sobie wziąć bluzę, bo to wszystko jest w murach. I to niestety są takie stare budynki, ala pałacyki, zamki i tam jest cholernie zimno, więc tam się trzeba naprawdę ubrać. Jezu, zapomniałam wziąć tabletek. Muszę iść do domu, bo zakręcę się dwa razy i znowu zapomnę. Pani kierowniczko, jak pani dzionek mija? Jak mojej dziewczynce dzionek mija? Oj, razi w oczka, trzeba okulary przeciwsłoneczne piesku załatwić. Trzeba piesku okulary załatwić. No, trzeba. Ja ci też związałam włosy, bo słuchajcie, mam taki dzisiaj pióropusz, że to jest po prostu głowa mała. No i weźcie tu, nie używajcie filtra przy takim pełnym słońcu. No trzeba. Trzeba, bo to później po co się borykać z przebarwieniami, tym bardziej, że to tak ciężko się później pozbyć. Dobra dziewczyny, ja idę po moje prochy. I żebym sobie z busa nie zapomniała wziąć okularów słonecznych, bo powiem wam szczerze, że razi. Hej, hej, hello, witajcie. Witajcie, witajcie. Słuchajcie, Jezu, jak to jest gorąco. Wow. A gdzie, mamy jakiś bieg włączony? Czy coś? Może by tak włączył? A może... O, no. Telefon jest. Poczekajcie, bo to jakieś normalnie same przeboje. Dwójki. Jezu, tak gorąco to jeszcze. Co mi ten uchwyt? Chyba mi telefon schudł, bo mi wypada z uchwytu. Czekajcie, wyjedziemy, bo ja oczywiście muszę sobie tutaj jakoś wyjechać, bo przecież ja tu, wiecie, mam towarzystwo, a Miki już zaglądam, wie, to jest taki paździoch czasami, że powiem wam szczerze, czekajcie, bo ja tak wyjeżdżam, że niedługo się w bramę nie zmieszczę, brama 5x5, a ja będę... będę kombinować, jak to zawsze mówił mój mąż. No starym by wyjechał, a ty nie możesz. No to jak starym by wyjechał, to wsiadaj, jedź. Ja potrzebuję tyle miejsca, co dwa stary.
Nie, ale wiecie co? Jakąś manianę tutaj uskuteczniam. Poczekajcie. Pyk. I pyk. O. Teraz będzie dobrze. Czy co? Robiłam najlepszy obiad świata. Autentycznie. Najlepszy obiad świata. Bardzo dawno nie jadłam czegoś. No całe wieki. Wiecie co? Najlepsze rzeczy to najprostsze rzeczy. Ale oczywiście o tych najprostszych rzeczach na co dzień się nie pamięta, no bo jak żeby. Zrobiłam dzisiaj jeszcze raz te kluseczki kładzione. Podsmażyłam do tego cebulkę, tak jak na pierogi. No i nie miałam boczku, ale miałam trochę takiej kiełbaski żywieckiej, trochę krakowskiej, więc to tak w ten, w kosteczkę skroiłam, przesmażyłam. No i polane te kluseczki. Boże, jakie to było dobre. Słuchajcie, no naprawdę. Nie dość, że szybko, to w miarę tanio. I taki babciny obiad jak kiedyś, aż normalnie. Moje dzieciaki to w ogóle tak się na mnie patrzyły, co ta matka dzisiaj zaserwowała. Bo faktycznie dawno nie robiłam. Patrzcie, pokażę wam. Zwolnię. Tu jest moje sąsiedztwo. Jeden kuń, drugi kuń. O, ten jaki fajny, ale ma grzywę ładnie obciętą. A tu koleżanki krowy. Dobrze. Ja tutaj tak mijam, ale ten koń jeden jest czaderski. Słuchajcie, to jest jeden koń, który nigdy nie jest przywiązany. Nie wiem dlaczego. Zawsze ten właściciel coś tam mówi, że on go nie przywiązuje, bo on się słucha coś, aż jakieś, wiecie, takie dyrdy małe. I fakt jest taki, że on mi już ze trzy razy wyszedł na drogę przed busa. Akurat busem jechałam właśnie, za każdym razem. I słuchajcie, ani w prawo, ani w lewo. I ani go nie wymieniesz z tej, ani z tamtej, bo to kawał konia. Tu bus też potrzebuje trochę tego miejsca. Ja myślałam, że ja umrę na zawał. Ja się tak boję koni. Kocham konie z daleka. Wiecie, są przepiękne, przecudne. Ale z bliska ten ogrom tego zwierzęcia, no przeraża mnie, po prostu się boję. I powiem wam, że ja zawsze tutaj jak jadę, to tak zwalniam, żeby gdzieś mi przypadkiem, bo ja już mam z tyłu głowy, bo już tak było, że on znienacka wyskoczył na ulicę. Ale ja mówię z drugiej strony, że się ludzie tak nie boją, nie? Jakby się coś stało, to nie daj Boże, konia trzeba uspać, no bo wiadomo. A jeszcze niech by komuś zrobił krzywdę albo jakiś, nie wiem, tragiczny wypadek, no to jest po prostu kompletny brak pomyślunku, no ale niestety u nas czasami jeszcze tak królują takie dziwne przekonania. Jak tak, to psa przy budzie uwiążą, a koń będzie chodził luzem, zamiast to na odwrót zabezpieczyć jakoś tego konia. Dobra, już się nie rozkręcam. Słuchajcie, mam problem. Potrzebuję dwie dychy i nie mam dwa dychy. Muszę jechać do bankomatu, bo potrzebuję 20 polskich PLN-ów i niestety nie stwierdzono. Wszystkie drobne wytrzepałam, wszystko już ten i nie uzbieram, muszę sobie wypłacić. A i jeszcze dodatkowo muszę wypłacić kasę, bo jutro przyjedzie kurier z Matyldziątka cateringiem, więc takie buty. Wyższa konieczność. A pisałyście mi o tych moich włosach, że one fajnie wyglądają. Słuchajcie, one mi tym razem nie wyszły fajnie, to znaczy nie wyszły fajnie. Ja po prostu robiłam je falownicą. Ja wam później, jak będę w domu, to pokażę tą falownicę i jeszcze wam najwyżej podlinkuję pod filmem, bo ona jest naprawdę kapitalna. Ona jest mega kapitalna, ale trzeba mieć no suche włosy. A ja miałam takie już prawie suche, ale jeszcze tak nie do końca i one mi się tak bardzo słabo pofalowały, bo normalnie jak są świeżo umyte, suche włosy, to ona pięknie faluje i naprawdę ja bardzo lubię ten efekt, chociaż nie ukrywam, że najbardziej go lubię pierwszego dnia, bo tak już na drugi dzień to słuchajcie, jest potem taki król lew, że hu-hu, normalnie dżunglą można zarządzać. Czekajcie, tu mam jakiegoś dużego samochuta, muszę go tu, znaczy koparkę w sensie. Okej, dobra dziewczynki, to ja lecę do bankomatu, do okienka po pieniążki.
Matunia, ty śpisz i twój nos nie reaguje. Ojciec nas tu sernikiem kokosowym szczuje. To, że ja nie jestem O, piesa! Chyba się nos budzi do życia, co? Jak to będzie? Nie chcesz serniczka? Jezu, co ty taka wymęczona jesteś? Co wyście tu robili? Co wyście tu robili, dziewczyna? Halo? Halo? Poza jakie oczy zaciśnięte. Śpię. Ta-da. Wiecie co? To jest to. To jest ta falownica firmy Remington. Ja mam już nagrany film. To jest opinia tego, recenzja. No jak zwał, tak zwał. To jest w każdym razie Remington. Ta falownica. I ona jest świetna. Z regulacją. Małe fale, duże fale. No wyłaś. Tutaj widzicie, to się chowa. Nie wiem, czy wy to w ogóle widzicie, albo to się wysuwa, no powinniście widzieć. I to jest sprzęt, który naprawdę bardzo szybko robi ten efekt fajnych włosów. Tylko mówię, że to trzeba niestety, ale robić na porządnie wysuszonych włosach, bo wiecie, raz, że te włosy no, mogą się zwyczajnie zjarać, jak się będzie robiło na mokrych, ale jak ktoś się bardzo spieszył, to sobie zrobił na mokrych, znaczy nie na mokrych, tylko na takich prawie suchych i one już nie były takie ładne, jak powinny. Ale jeżeli ktoś się właśnie zastanawia, czy sobie taki sprzęt nabyć, słuchajcie, tak, wiadomo, że tego się nie używa codziennie, ale daje fajny efekt w dość krótkim czasie i te fale są takie dość, dlatego mówię, postaram się dzisiaj wrzucić link do tej prostownicy, chciałam powiedzieć falownicy, gofrownicy, czy jak nie, to jest falownica. Także tak, moje drogie dziewczyny. Tak sobie siedzę przy tym kompie i tak sobie myślę, słuchajcie, na temat mojego kanału, bo no on nie rozwija się jakoś źle, prawda, no bo tak dość te subskrypcje lecą i w ogóle, no oczywiście wyświetlenia są tragiczne, no ale to na to to już nikt z nas nie ma wpływu. I powiem wam szczerze, myślę sobie, że gdybym ja troszeczkę inaczej podziałała z tym kanałem, to znaczy gdzieś tam na przykład na Instagramie czy na Facebooku dodawała jakieś linki, żeby ktokolwiek wiedział, że ja coś tutaj robię, bo wiecie, ja do tej pory to działam po tajniacku i kompletnie nikt o niczym nie wie, bo to tak z mojego otoczenia to praktycznie nikt nie wie, że ja prowadzę kanał na YouTubie i jakoś mi z tym tak dobrze, wiecie, jakoś tak nie czuję potrzeby nagłaśniania tego wszem i wobec. Ale tak sobie pomyślałam, że chciałabym was zaprosić, oczywiście tych instagramowych, tych, którzy mają ochotę, do obserwacji naszego Instagrama. Nasz Instagram nazywa się troszeczkę inaczej, bo nazywa się Alpakoterapia Marta Górska. Już nie Alpiland, ale jak wpiszecie Alpiland, no to my też z tą naszą ikonką alpakową tam wyskoczymy. Podejrzewam, że poznacie, skojarzycie. Dlatego też zachęcam was bardzo serdecznie do zaobserwowania tego profilu. No jest to profil typowo zwierzęcy, typowo taki zawodowy, że tak powiem. Ale myślę, że jeżeli ktoś ma niedosyt alpaczek, to bardzo chętnie zapraszam. Można tam sobie zobaczyć. Na Facebooka nie wiem, czy jest sens was zapraszać, bo no, ten Facebook, to wiecie, jak to jest z Facebookiem. Facebook odchodzi już do lamusa. Jakieś mam tutaj dzisiaj ogromne problemy z dodaniem filmu dla was. W ogóle końcówkę mi tu wcięło. Nie wiedzieć, o co chodzi. Nagle jednego pliku nie ma i dobrze, że to zobaczyłam teraz, bo pewnie byłoby tak jak ostatnio, brak pliku i tyle, a było dość dużo nagrane. Kurczę, co tu się wyprawia? Także tak, ja to w ogóle bardzo się cieszę, słuchajcie, że ty i ty, że to właśnie ty trafiłaś na ten mój kanał, bo ja wam powiem szczerze, że ja lubię go naprawdę prowadzić. Naprawdę lubię prowadzić ten kanał ze względu na to, że ja mam tak fajnych ludzi na tym kanale. Jesteście naprawdę czaderscy, dajecie czadu.
Bardzo mi miło, jak nowe osoby udzielają się w komentarzach. Bardzo fajnie o Was wiedzieć. A tak właśnie mówię, że nikt ze znajomych nie wie, że ja nagrywam. Słuchaj, znajomy mój, jeżeli jednak to oglądasz, obserwujesz, to daj znać o sobie, wiesz, żebym tak wiedziała, prawda? Żartuję oczywiście, śmieję się. Także ja naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że piszecie, że jesteście, że oglądacie, że wspieracie słowem i w ogóle. Także oby tak dalej, oby tak dalej. Słuchajcie, to będzie bardzo dobrze. Bo i tak patrząc na to, jak ten kanał się zaczął rozwijać, słuchajcie, od grudnia tak naprawdę, bo założony pod koniec listopada. To jest grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Pół roku, a nam się udało, słuchajcie, zdobyć subskrypcję, włączyć monetyzację. No uważam to za ogromny sukces, jakby nie patrzył. Mogło to trwać jeszcze dużo, dużo dłużej, a jakoś tak gdzieś nam tutaj sprzyja. Dobra, moi drodzy, ja muszę się chyba skupić nad tym filmem, bo powiem Wam szczerze, że mój komputer to jest normalnie jakiś... No tak bym mu zrobiła, tak bym mu normalnie zrobiła. Czasami mnie tak denerwuje, tak żyję własnym życiem. Ja nie mówię, bo ja go lubię. Lubię na nim pracować, ma duży monitor i w ogóle taki, wiecie, dla ślepych jest okej, ale czasem mnie tak zagotuje, że ja mówię, że to jest po prostu... Trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości. Bardzo dużo. No to film się tutaj tak mieli, że jak on się tak będzie mielił, to on się do jutra nie doda. A teraz dodaję, dziewczyny, film o 6 rano, bo stwierdziłam, że dużo z Was, z nas, zresztą ja też, wstajemy wcześniej. No i dobrze by było mieć do kawy na przykład rano, prawda? A ci co o 7, no to i tak jak wstają, to film już jest, prawda? Czyli... Czyli i tak... sorry, że się tak zawieszam, ale muszę tutaj przeczytać, co on tutaj do mnie napytuje i napisuje, bo ja po prostu czasem to... Dobra, moi drodzy, dość tej wazeliny. Dzięki za komentarze, dzięki za łapki w górę, dzięki za to, że jesteście. Do jutra, cześć, pa!